Wśród wielu wydarzeń, jakie zarejestrowaliśmy dla Państwa w minionym roku, były również imprezy sportowe z udziałem naszych reprezentantów przybyłych bezpośrednio z Polski. Dwie wyjątkowe imprezy zawdzięczamy firmie Panorama Travel St. Catharines, dzięki której mogliśmy w Missadze oglądać znakomite show najsilniejszego człowieka świata Mariusza Pudzianowskiego oraz międzypaństwowy mecz bokserski Kanada-Polska. Widzowie zgromadzeni w Huron Park Arena z wyraźnym podziwem, a nawet i respektem przyglądali się legendarnemu polskiemu siłaczowi, lekko i z dowcipem prowadzącemu imprezę z udziałem ochotników z publiczności. Uzasadniając określenie legendarny, przypomnijmy, że oprócz wielokrotnych zwycięstw na Mistrzostwach Polski i Europy we wrześniu ubiegłego roku w Atlancie, Mariusz Pudzianowski po raz piąty triumfował w zawodach World Strongman. Tym zwycięstwem Mariusz przypieczętował swoją dominację w połączonym z show biznesem sporcie, gdyż czterokrotnie tytuł zdobyło dwóch Skandynawów. Oglądany przez Państwa Strongman Super Show poprzedził występ innego znakomitego sportowca, również uprawiającego dyscyplinę, w której główną rolę odgrywają silne mięśnie. Podobnie jak mistrza Pudzianowskiego, publiczność oklaskiwała także Poltka Wilka z Missagi, klubiącego się nie lada tytułem, bo aż Mr. Universe Natural w kulturystyce. Popatrzmy przez chwilę na jego pokaz. Mariusz Pudzianowski nie przedstawił wszystkich dyscyplin prezentowanych tradycyjnie na zawodach Strongman, między innymi przenoszenia ogromnych betonowych kul, gdyż nie było ku temu warunków. W zasadzie siłę swych mięśni sprawdzały osoby z widowni, w tym kilku członków Ontario Strongman Association, których uczestniczenie w imprezie wraz z arcymistrzem ich ulubionego sportu na pewno napawało dumą. Panowie właściwie konkurowali w swoim gronie, a Mariusz tylko wyjaśniał zadania, mierzył czas i dokładał odważniki. Swą krzepą pragnęły pochwalić się także panie, starające się jak najdłużej utrzymać w wyciągniętych ramionach 25-funtowy odważnik. Jedyną prezentacją, w której Mariusz Pudzianowski zademonstrował swą nadzwyczajną klasę, było przeciąganie ciężarówki w dodatku na czas. Jeden z uczestników pokazów również potrafił spowodować, że trak przesunął się o kilkanaście metrów, jednak w wolniejszym od mistrza tempie. Ostatnim popisem było podnoszenie, czy może raczej ustawianie w pozycji pionowej olbrzymiej opony niczym od kombajnu. Uznanie publiczności zyskał sobie pan Paweł Dubicki, znany w Polonii założyciel zespołu folklorystycznego Biały Orzeł, który pomimo swych 77 lat, tylko z naprawdę minimalną pomocą dyskretnie udzieloną przez mistrza, zdołał oponę podnieść. Thank you.
Po zakończeniu imprezy wiele osób ustawiało się w kolejce po autograf. Niektórzy nie marnowali chwili i w przemyślny sposób pozowali do wspólnego zdjęcia z gwiazdą podpisującą dziesiątki afiszy, programów i koszulek. Pamiątkowych fotografii wykonano tego dnia dużo. Mariusz nie odmawiał nikomu. Jedyną osobą niezadowoloną z sesji była mała dziewczynka, której mamusia zapragnęła, aby jej córeczkę uwieczniono na ręku mistrza. Innego rodzaju atrakcje fani Pudzianowskiego mieli tego dnia wieczorem w restauracji Kaskada, gdzie Mariusz wykazał się niepospolitym talentem tanecznym, mając za partnerkę przybyłą specjalnie w tym celu z Polski Magdalenę Sosińską-Mikla. Dla niezorientowanych wyjaśniamy, że oglądana para dotarła aż do finału polskiej wersji popularnego programu telewizyjnego pod tytułem Taniec z gwiazdami. Innym wydarzeniem sportowym, i to aż na skalę międzynarodową, zorganizowanym przez Panorama Travel był mecz bokserski reprezentacji olimpijskich Kanady i Polski. Spotkanie, które miało miejsce w Hershey Center w Mississauga, otwarto uroczyście odegraniem hymnów narodowych. Wśród blisko 1000 miłośników mocnego uderzenia, jacy gromkim dopingiem zagrzewali zawodników do walki, zdecydowanie przeważali Polacy. Tak samo zresztą było parę dni później w Montrealu, gdzie odbył się rewanżowy pojedynek najlepszych pięściarzy amatorów obu krajów. Zawodnicy walczyli aż w 11 kategoriach wagowych, łącznie z superciężką, zazwyczaj oglądaną z najwyższym zainteresowaniem. Pojedynki w Mississauga były pierwszymi oficjalnymi walkami polskich i kanadyjskich bokserów od czasu Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. W najmocniejszym składzie polskiej kadry znalazł się również olimpijczyk z Pekinu, walczący w wadze papierowej Łukasz Maszczyk, który na olimpiadzie zajął 4. miejsce. Walcząc obecnie z Kanadyjczykami, Łukasz radził sobie znów bardzo dobrze, wygrywając obie walki. Innym pięściarzem polskiej reprezentacji odnoszącym nieprzeciętne sukcesy był Marcin Łęgowski w wadze średniej. Kilka tygodni temu w Mistrzostwach Europy w Liverpoolu Marcin wywalczył brązowy medal. A wracając do wagi superciężkiej, najlepszy obecnie Polak, Marcin Jerzy Krekowski, wysoko ceniony m.in. przez Jerzego Kuleja, obie swe walki przegrał. Didier Benz okazał się być bardzo trudnym przeciwnikiem, choć wynik pojedynku w Montrealu był zdaniem polskiej ekipy więcej niż dyskusyjny. Zawodnikom towarzyszyli naturalnie trenerzy, opiekujący się kadrą od 8 lat Ludwik Buczyński oraz Zbigniew Rauby. Z Polski przyjechało aż 3 sędziów, w tym sędziujący walki w Pekinie Marek Podsiadło. W 2007 roku na Mistrzostwach Świata w Chicago został uznany 3. najlepszym arbitrem na świecie, co miało też zasadniczy wpływ na powołanie go do składu sędziowskiego na ubiegłoroczną olimpiadę. Z ciekawostek dotyczących zawodników przytoczmy jeszcze jedną. W drużynie Kanady w kategorii wagowej do 69 kg wystąpił pięściarz polskiego pochodzenia Nathan Kulczycki. Walcząc z Mariuszem Koperskim w Mississauga, Nathan odniósł zwycięstwo, zaś w Montrealu ich walka zakończyła się remisem. Zanim pokażemy Państwu kilka międzynarodowych wymian ciosów, informacja ostatnia. Oba spotkania wygrali Polacy identycznym wynikiem 14-6.